Witam serdecznie, tutaj Skorida, a tu kolejny odcinek z serii Były Sobie Czołgi, która już dawno nie była, na moim zdaniem nie było aktualizacji, żadnego odcinka na kanale z tej serii. No i postanowiłem sobie nagrać kolejny. Tutaj będę w plutonie z Urzędem Pracy na MC3. Obaj dążymy do Dychy, ja na T62A, ja do T62A, a Urząd Pracy do E5. Ale skupimy się na tej mojej bitwie, bo tutaj można powiedzieć, że wykryciłem dobry wynik od razu do T62, a AT-54 jest bardzo przyjemnym czołgiem do gry. Aczkolwiek, no nie ma co tu oszukiwać się, 91% szans na wygraną, to można pokazać rzeź, można odcinek ten nazwać rzeź niewiniątek. Tutaj T-44 obrywa, nawet loną płyta tak skontowana wchodzi bez problemu. Więc rzeź niewiniątek. T-44 mi nie przebija, no bo praktycznie z przodu nie ma szans, żeby mi przebić. Tam się Centurion chowa, a i tutaj jakaś góreczka. Trzeba trochę większy objazd zrobić. No, można sobie zresztą popatrzeć, jakie losowanie dostaliśmy tutaj. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć niebieskich graczy, więc dwóch czerwonych, jeden pomarańczowy, który tak zginął już, więc to już praktycznie jest koniec. Oni mają tylko dwóch zielonych, no i co zrobić? Jeszcze na niskich tierach szczur Emilek, no i T-71, więc za bardzo szans nie mają. A ja tutaj się próbuję tutaj pozbyć tego T-44, który mi blokuje drogę do dalszego spotowania. Na razie wymiana bardzo dobra dla mnie, ona nieraz mnie nie przebił. Wyjechał w końcu wkurzony. Chyba chciał się utopić, już miał dość tego, że widzi, że tutaj tak nic z tego nie będzie. Dobra, udało mi się tutaj coś wyspotować. Chyba mi się zdaje, że to ja. ST1 jest. ST1 już powinna mnie przebić. Zdaje mi się, że ona ma wieżę stokową. No ale nieważne. Obrywa już ładnie. A gdzie ten pocisk? Hello? No nieważne. No tak, wieża stokowa, więc też będzie miała problem, żeby mi przebić z tego działa. Bo tam chyba nie ma działa takiego, żeby mogło mnie przebić tak od przodu. No to tutaj wystarczy przednia płyta, nie tam golda nie trzeba. No i ST1 pada, dojeżdża do mnie Centurion tutaj dodatkowo. Urząd Pracy też już podjeżdża sobie powoli, bo też widzi, że tam za bardzo już nie ma co strzelać. Trzeba pociąć do przodu, pewnie tutaj na górce już dużo nie zostało. Jak to zostało, to został wystrzelany jeszcze Szczur Emil i Tygrys 2. Szczur Emil, no tutaj on ma dosyć dobre działo, więc... Ale na szczęście przyjmuje nagąski. No ale dobra, można sobie tutaj postrzelać. Hajki od... Ma bardzo słaby pancerz Szczur Emil, ale jednak chłopak ma tutaj jarzmo i dosyć taki zabudowany przód, który no jednak... Nie można się przebić przez niego tak oto łatwo. Trzeba przycelować na te boczki. Więc Hajek lepiej nie celować, nie ładować na niego od przodu, bo tu może się różnie człowiek zdziwić, jak tu wejdzie za 100 zamiast za full. I to on jeszcze oddał jeden strzał, a widać, że działo ma potężne 613, zadał mi damage'u. Naprawdę dobre losowanie dostało, ale te 7 naprawdę ma potężne działo, więc trzeba z dystansem, z rezerwą uważnie objeżdżać, nie dać się obstrzeliwać. No jak na razie 7-2, rzeź niewiniątek dalej postępuje. Ja to już tutaj spokojnie sobie podjeżdżam za te budynki, bo tu nie ma co tak szaleć. Centurion jednak leci dalej. Tam chyba i z szóstego go... Aj, nie trafiłem. Ale Urząd Pracy za to ściąga go sobie bez problemu. 3 kila już mam, 2900 damage'u. No i trzeba znaleźć te... Chcę znaleźć, oni są po stronie... Na górce tutaj widać. Nie patrzę sobie, tam siedzi. T32 widać na minimapie, że jest też na górce. T-śmiech podjechały, próbuje coś spotować, ale jemu raczej tam też nie bardzo wyjdzie. Nie patrzę, już pada. A my sobie spokojnie tutaj podjeżdżamy. Gdzieś w Waffentrager, gdzieś musi tu być. I ten jeszcze jest groźny przeciwnik, no choćby do tego, że ma potężne działo. Jest Pantera, czy uda się ją tu jakoś załatwić? Tutaj nie mam jakiejś wypasionej załogi, bo robię dalej tą załogę. Raptem jeden pełny perk, żaruwa.
Chociaż nie jestem pewien, czy mam jeszcze, mam to jeszcze, bo w sumie nie zaświeciłem się, ani nie pokazałem tutaj ani razu żarówek chyba. Więc tutaj ciężko mi stwierdzić, czy jeszcze mam ten jeden perk, czy nie, ale tak wiem, że na pewno, że jak skończyłem, to już miałem półtora perka na tym czołgu. Główna załoga 154 poszła na obiekt o 140, więc teraz na T-72 sobie szkolę powoli. No, panterka, jeden strzał i pada. No, ja tu chyba miałem załatwić dwa TD-ki, jakoś misja była też w sumie. I sobie tak myślę, no jakby załatwię tego Waffentragera, to będzie bardzo fajnie. Misja skończona, będzie idealnie. Medy, no chyba na medy właśnie miałem. No i postanowiłem sobie tutaj zgąskować WTK. I to był błąd, bo WTK jeszcze mógłby się w tym momencie cofnąć, albo przynajmniej mógłbym sobie poczekać na dobicie i załatwić go, ale niestety. Peszek, no i misja się poszła, no wiadomo gdzie. No ale trudno, i tak tą misję załatwiłem. Potem nie było aż takiego wielkiego problemu. Po prostu nie ma co się tak stresować z tymi misjami, bo to w końcu i tak wpadnie, trzeba grać swoje. Bo i misje się zakończą bardzo ładnie same. No i dobra, koniec bitwy. T-54 pokazał swój pazur. Czołg na 9 tierach, bardzo fajny. Zresztą jak większość 9 tierów, bo w sumie 9 tiery są takimi przejściowymi z 8 i 10. I kurczę, nim bardzo fajnie się gra. Czasem nawet lepiej się gra niż tymi dychami kolejnymi, bo się okazuje, że ta 9 no, potrafi naprawdę dużo. Jest na przykład mobilniejsza, ma lepsze działo, nie wiem, lepsze strzelność. No czasem po prostu grając tą 9 i wchodząc na dychy, jesteśmy rozczarowani, że się okazuje, że jednak to nie jest tak jeszcze lepsza wersja, tylko nieco lepsza, albo po prostu ma więcej HP i tyle, co nie. No, a teraz standardowo link do powtórki w opisie filmu, to możecie sobie zobaczyć. Tutaj zrobiłem asa podstawnego 3 kile, 4100 damage'u, 121 damage'u. Po spocie miałem 5102. Expa dostałem 1595, a spancerem wiadomo, zarobek netto 62 tysiące. Więc bardzo miło. A to było w połowie lutego. To chyba jeszcze było na T-72A. Tak, na T-72A było, była misja, więc naprawdę ładnie się na tym czołgu można było pozarabiać. Więc no, w sumie z mojej strony to wszystko. Bitwa bardzo fajna. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.